filmie Zagrożone wyginięciem gatunki papug w naszych domach przedstawiłem Państwu 7 gatunków, które w naturze są o krok od zagłady, a jednocześnie licznie występują w hodowlach i są popularnymi papugami do towarzystwa. Jestem przekonany, że wielu z oglądających ten film może pomyśleć, że choć to przykre, że w środowisku naturalnym papugi wymierają, to jednak nie jest to tragedią, bo w naszych domach i w hodowlach są ich ogromne ilości i zawsze, jeśli będzie taka potrzeba, można je przenieść do natury. Ale tak niestety nie jest. Nasi domowi pupile nie nadają się już do życia w naturze. Podobnie ptaki hodowlane. Żyjąc od kilku pokoleń w zupełnie odmiennych warunkach środowiskowych, w innym rejonie świata, zatraciły odporność na choroby i pasożyty występujące w kraju pochodzenia. Nie potrafią samodzielnie zdobywać pożywienia i rozpoznawać instynktownie, które rośliny są jadalne, a które trujące. Nie potrafią też obronić się przed drapieżnikami. Dlatego wypuszczenie papugi z hodowli do środowiska to skazanie jej na pewną zagładę. A poza tym jest jeszcze jedna sprawa. Ptaki z hodowli są już tylko pozornie takie same. Mogą być i zwykle są zmienione genetycznie. Odbudowa gatunku ary modrej ma szansę powodzenia tylko dlatego, że z ocalałych w hodowlach egzemplarzy można jeszcze stworzyć w miarę jednorodne genetycznie stado. Dlatego tak ważna jest hodowla w ośrodkach naukowych, które o taką genetyczną czystość zadbają. Ale ostatnie żyjące osobniki ary modrej w większości pozyskano właśnie z amatorskich hodowli. Dlatego tak ważne jest, aby zwykli hodowcy mieli świadomość, że nie powinni doprowadzać do krzyżowania i mutowania gatunków zagrożonych wyginięciem. Jeśli rozmnażamy zwierzę chronione, powinniśmy zawsze łączyć je w parę z należącym do tego samego gatunku partnerem, aby wydawały na świat czyste genetycznie potomstwo. Obserwując zagraniczne hodowle, dostrzegam trend swoistego powrotu do korzeni. Trudno obecnie spotkać czyste formy nominalne najbardziej popularnych gatunków papug. Nimfy, faliste, nierozłączki, rozele i inne są zwykle mutacjami czy krzyżówkami. Do nas jeszcze ta moda nie dotarła, ale wielu zagranicznych hodowców zaczęło obecnie poszukiwać, a wierzcie mi, nie jest to łatwe, czystych gatunków nominalnych. Szare nimfy, zielone papuszki faliste czy czyste formy nierozłączek są bardzo pożądane i wręcz rozchwytywane przez hodowców. Jest to spowodowane pewnego rodzaju modą na ekologię. Ja osobiście uważam, że to, co naturalne, jest piękne i nie należy tego poprawiać. Dlatego bardzo kibicuję takim hodowcom. Jednak już teraz wiemy, że nie w przypadku każdego gatunku odbudowa dzikiej populacji byłaby dziś możliwa. I to nie tylko dlatego, że gatunki te nie pozostały czyste genetycznie, ale dlatego, że prawie w ogóle w hodowlach ich już nie ma. We need to have safeguarded populations in captivity. The forests are disappearing rapidly. The environment is changing. Hurricanes can wipe out a species. Just this past year, there was a hurricane that literally destroyed Dominica. And it reduced one species population, the Imperial Amazon, to perhaps not viable status. We may lose the species. Had we had captive populations, we wouldn't be in the critical stage that we're in today. Jednak w Polsce są osoby, które uważają, że miejscem właściwym dla papug jest ich środowisko naturalne, a nie ludzkie domy. I dlatego powinny żyć tylko w naturze, a hodowla jest złem, z którym należy walczyć. Co do życia w naturze, to pełna zgoda. Tylko że głównym powodem wymierania niektórych gatunków papug jest kurczenie się lub nawet całkowita likwidacja ich naturalnych środowisk. W naturze nie ma więc już dla nich miejsca. Natomiast w hodowlach osobniki, które kiedyś żyły dziko, stanowią już zupełny margines. Znajdują się w nich papugi, które są tu od wielu pokoleń i nie potrafiłyby już żyć w miejscach zamieszkiwanych przez swoich przodków. Ale oczywiście, obecnie trzeba zrobić wszystko, aby chronić papugi w naturze. Nie znaczy to jednak, że powinniśmy zaprzestać hodowli. Ochrona papug w środowisku naturalnym i rozwój nowoczesnych metod hodowlanych to system naczyń połączonych. Hodowla ma teraz ogromne znaczenie dla zachowania różnorodności gatunkowej na naszej planecie. Naukowcy pracujący przy odbudowie gatunku nowozelandzkiej papugi kakapo starają się dla wzmocnienia kondycji fizycznej populacji wykarmiać sztucznie jak najwięcej przychówku.
Wykarmianie piskląt Ary Modrej też nie pozostawiono ich naturalnym rodzicom. Sztuczne karmienie to gwarancja uzyskania zdrowego potomstwa. I nawet jeśli w jakichś przypadkach nie uda się zachować takiej czystości genetycznej, by ocalałe osobniki nadawały się do introdukcji lub nawet jeśli bezpowrotnie znikną ich środowiska naturalne, to jednak gatunek pozostanie i choćby przyszłe pokolenia miały go zobaczyć jedynie w naszych domach czy ogrodach zoologicznych, to chyba jednak warto. Poza tym, w miarę bogacenia się społeczeństw, rozwój rynku papug do towarzystwa jest nieuchronny. For years, birds were aviary birds. Everybody had an aviary with a pair of birds or a group of birds. Few people brought birds inside their home and made them into pets. So that is a huge evolutionary change. Zagładę papug spowodowała nie tylko wycinka lasów, ale i ogromny popyt na papugi do towarzystwa w bogatych krajach, które były rynkiem zbytu dla przemytu. There is a growing interest in the pet market. We've seen it, we've experienced it for a long time in the U.S. The U.S. is aviculture is driven by the pet market, but I think it is occurring here in Europe. Dopóki kwitły nielegalne odłowy i przemyt, hodowla była nieopłacalna, bo ptaki z przemytu były znacznie tańsze. Obecnie, kiedy kraje te zaczęły poważnie walczyć z przemytem, wymogło to hodowlę. Dlatego rozwój hodowli jako przeciwwaga dla nielegalnego odłowu jest ważnym elementem ochrony papug w naturze. Paradoksalnie więc ci, którzy nawet w dobrej wierze, kierując się troską o dobrostan papug, nawołują do zaprzestania hodowli, w rzeczywistości dokładają swoją cegiełkę do zagłady niektórych gatunków papug w naturze, bo rynek nie znosi próżni. Zakaz hodowli nie zlikwiduje popytu na papugi i miejsce tych hodowlanych znów zajmą papugi z nielegalnych źródeł. Powiecie Państwo, okej, no to powinniśmy hodować gatunki, które są zagrożone w naturze i te mniej zagrożone, ale droższe, żeby przeciwdziałać nielegalnym odłowom i przemytowi. I żeby te mniej zagrożone nie stanęły również na krawędzi zagłady. Ale coraz częściej słyszę głosy, że po co rozmnażać te tanie, jak na przykład papuszki faliste czy nimfy, których mamy już za dużo i przez to są źle traktowane. Z tym, że mamy ich na rynku za dużo, to wcale się nie zgodzę. Ale te same głosy wręcz nakazują trzymanie papug w parach. Przed laty w komunistycznych Chinach ze względu na przeludnienie wprowadzono zakaz posiadania więcej niż jednego dziecka. Skutkowało to tragediami setek milionów ludzi. Ale chiński reżim zezwalał na jedno dziecko. Czyżby więc miał bardziej ludzką twarz niż niektórzy nasi obrońcy papug? Czy zakaz rozmnażania nie jest właśnie złym traktowaniem papugi? Posiadacze par papug mają obowiązek zadbać o ich zdrowie, tak samo jak o zdrowie pojedynczo trzymanej papugi. I to zarówno zdrowie fizyczne, jak i psychiczne. A para papug dla zdrowia fizycznego i psychicznego powinna odbywać przynajmniej jeden lęk w roku. Jeśli do tego lęku nie dopuścimy poprzez niedostarczanie budki lub zabieranie jajek, to często wywołuje to u papug agresję, prowadzi do bójek, okaleczeń, a nawet śmierci. Więc musimy nauczyć się tego, że jeśli ktoś posiada parę papug, bez względu na ich wartość, to jest on hodowcą, a ta para to para hodowlana. Te tak zwane dobre rady w rodzaju wyrzuć jajka, zabierz budkę, choć być może nieświadomie, spowodowały i wciąż powodują ogromną ilość papusich cierpień, a nawet śmierci. Ale jest jeszcze jeden aspekt rozwoju hodowli i trzymania papug do towarzystwa. Rozbudzanie świadomości ekologicznej. Ludzie, którzy nie zetknęli się w swoim życiu z papugami, prawdopodobnie nie zainteresują się ochroną ich środowiska i ich samych. People will protect what they know. No one is going to protect something that they don't know, they don't understand, that they don't see. When you have parrots in captivity and they're well cared for, it attracts attention, it attracts curiosity. We want kids to experience nature because if they don't experience nature, they're not going to protect it. And they are the future politicians, the future scientists, the future ornithologists, the future aviculturists. If we can teach them to appreciate animals, I think they will be much more prone to protecting us.